A w Lubaczowie zabrzmiało oratorium Roberta Grudnia Bóg Ciebie ochrzcił, Bóg dał Ci siłę. Napisane z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski wystąpiła orkiestra 966, a narratorem był aktor Maciej Zakościelny. Wdzięcznym Cię tedy sercem, Panie, wyznawamy. Ponadto przystojniejszej ofiary nie mamy. Oratorium nawiązuje do średniowiecznych misteriów wykonywanych w kościołach. Jest słowno-muzyczną opowieścią o tysiącletniej historii chrześcijaństwa w Polsce. W dzieło wkomponowane są słowa największych polskich twórców i osobowości, m.in. Jana Kochanowskiego, Juliusza Słowackiego, Wincentego Kadłubka oraz świętego Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego. Żeby to zrozumieć wszystko i łapać się w tym kontekście, to trzeba jednak znać historię. Sam sobie to musiałem ułożyć, gdzie, co, po kim, a dlaczego tak była, dlaczego ta piosenka jest tutaj, dlaczego ten wiersz jest tutaj. Intencją kompozytora było przypomnienie, że chrześcijaństwo jest nierozerwalnie wpisane w dzieje Polski. Oratorium było jedną z części festiwalu Bogu i Ojczyźnie. W Ustrzykach Dolnych w konkursie piosenki ludowej Trzech Jedności wystąpiły młodzieżowe zespoły z Polski, Słowacji i Ukrainy. To jeden z elementów pierwszego Bieszczadzkiego Festiwalu Produktów Lokalnych i Tradycyjnych, który pokazuje bogactwo kulturowe tego powiatu. Chcemy promować współpracę pomiędzy Polakami, Słowakami, Ukraińcami, Niemcami, a więc tymi wszystkimi nacjami, które kiedyś tutaj mieszkały. Podczas imprezy można było spróbować regionalnych potraw, a także wziąć udział w warsztatach wikliniarskich, cukierniczych i garncarskich oraz w licznych konkursach. Gotowe? Start! No to Państwa, i wystartowali. Załóżcie, że tego nie widzicie.